Ewangelia Łukasza 19:3. Pragnął widzieć Jezusa. Kto? Zacheusz. Zacheusz w swoim życiu zdołał do czegoś dojść. Był bogatym przełożonym nad celnikami. Jednak ani pieniądze, ani wysokie stanowisko nie potrafiły zaspokoić wszystkich jego pragnień. Gdy usłyszał, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł do Jerycha, zapragnął Pana Jezusa Chrystusa poznać. Czy również masz takie wrażenie, że majętność i sukces nie są w stanie cię uszczęśliwić? Ludzie zasłaniali Zacheuszowi możliwość zobaczenia Jezusa, ponieważ byli wyżsi niż on. Jednak ten dążący do celu człowiek przezwyciężył tę przeszkodę. Nie przejmował się zdaniem ludzi i ich uwagami i wspiął się na stojące przy drodze drzewo sykomory. Gdy tylko gdy tylko będziesz chciał poznać Pana Jezusa Chrystusa, być może dlatego, że rozpoznałeś, że jedynie On może ci dać to, czego pragnie twoja dusza, stają ci na drodze ludzie i starają się ciebie od tego odciągnąć. Nie daj się odwieść od twojego dobrego postanowienia. Przezwycięż bojaźń przed ludźmi i zacznij czytać w Biblii. W tej księdze doświadczysz, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Gdy Pan Jezus doszedł do drzewa, na którym siedział Zacheusz, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Tak mówi Ewangelia Łukasza 19:5. Zacheusz przyjął z radością Jezusa do swojego domu i uwierzył w Niego. Jezus Chrystus wie, że szukasz kontaktu z Nim. Tak jak wówczas spotkał Zacheusza, tak i dziś pragnie spotkać Cię. Naturalnie nie objawi Ci się widzialna postać, jednak Pan Jezus chce stać się Panem Twojego życia. Cztery Ewangelie dokładnie opisują Jego życie, dlatego każdy ma tę możliwość przekonać się do tej niesamowitej i wiarygodnej osoby, jaką jest Jezus Chrystus. Jednak nie można pozostać tylko przy niewiążącej nas lekturze Słowa Bożego. Musimy rozpoznać w Panu Jezusie, musimy rozpoznać w Nim Zbawiciela i Jemu powierzyć nasze życie, a wtedy poznamy, że On ma odpowiedź na wszystkie nasze pytania i życzenia serca i pragnienia. Uwierz zatem w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a zostanie ci to poczytane ku usprawiedliwieniu.